Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, mimo tej deszczowej, mokrej atmosfery, ale może właśnie ten deszcz spowoduje to, że wczujemy się w atmosferę taką, jak odbierał ją i ojców odbierał Fryderyk Chopin w roku 1829, kiedy tutaj był, przyjechał, przejazdem był do Wiednia i 1 sierpnia 1829 roku w liście do rodziny, właśnie już adresowanym z Wiednia, pisał: najukochańsi rodzice i siostry moje, szczęśliwie, wesoło, zdrowo, doskonale, nieledwie, że wygodnie stanęliśmy wczoraj w Wiedniu. Od Krakowa jechaliśmy separat wagenem, lepiej, aniżeli byśmy własnymi mogli jechać powozem. Piękne okolice Galicji aż do Bilska, a później Śląska Górnego i Morawii, tym przyjemniejszą podróż nam czyniły, że deszcz, czasami tylko w nocy padający, oswobodził nas od niegodziwego na szosę kurzu. Ten deszcz dał się wcześniej Chopinowi we znaki, ale o tym może Państwu opowiem później, no bo teraz chciałem powiedzieć, że mam wielki zaszczyt. Nazywam się Marcin Majchrowski, na co dzień pracuję w programie Drugim Polskiego Radia. Mam wielki zaszczyt właściwie inaugurować festiwal Chopin w Ojcowie. I jeżeli Państwo spojrzą na mapę trochę na zachód, kilkaset kilometrów na Duszniki, czyli ówczesne Bad Reinerz, w których Chopin, jak miał lat 16, przyjeżdżał do Wód, żeby podleczyć swoje zdrowie. Duszniki w 1946 roku rozpoczęły nieprzerwanie trwający festiwal chopinowski, a właśnie pretekstem do niego był pobyt Chopina tam u Wód i koncert charytatywny, który Fryderyk dał w Dusznikach. No to może warto pomyśleć o tym, żeby w Ojcowie taka nowa tradycja powstała, festiwalu chopinowskiego. Może nie dwudniowego, ale troszkę większego, dłuższego. Mam nadzieję, że się uda. Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa, Fundacja Pomocy Wspólnej Artystów, Towarzystwo Muzyczne imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Sosnowcu. To są organizatorzy tych koncertów dzisiaj i jutro, które się tutaj będą odbywały. A ja chciałem poprosić teraz na estradę gospodarza tego miejsca, dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego, pana Jakuba Barana. Panie dyrektorze, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi jest gościć tu Was wszystkich w takiej chwili bardzo cennej dla nas. Jesteśmy w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego, w miejscu wyjątkowym, które w unikatowy sposób łączy wyjątkowe wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Jesteśmy otoczeni zabytkami. I gdy myślimy o wartościach, dziedzictwie kulturowym, pierwsze, co nam na myśl przychodzi, to oczywiście zabytki. Ale musimy oczywiście też pamiętać o tym, że dziedzictwo kulturowe to również pamięć o osobach, słynnych osobach, które odwiedziły to miejsce. I zdecydowanie Fryderyk Chopin należy do takich osób, nie tylko znanych w naszym kraju, ale również na całym świecie. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów, który jest bardzo znany, znane są jego koncerty na całym świecie. Więc to jest taki wyjątkowy moment dla nas, że rozpoczynamy dwudniową taką uroczystość upamiętniającą pobyt Fryderyka Chopina tutaj niemal 200 lat temu. Co prawda pogoda nam nie sprzyja, ale Fryderyk Chopin, jadąc powozem z Krakowa do Ojcowa, utknął w pewnym miejscu, musiał przez długi czas nocą wędrować, oczywiście po krzakach, po trawach wysokich, i był cały przemoczony. Więc być może to nie jest przypadek, że pogoda dzisiaj jest taka jest, być może właśnie to jest jakiś symbol. Życzę Państwu wspaniałych doznań dzięki temu koncertowi. No i miejmy nadzieję, że pogoda dzisiaj nas przetestowała, a jutro będzie lepsza. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Proszę Państwa, dzisiaj trzy takie mini recitale, jeden po drugim. Oczywiście recitale monograficzne chopinowskie. Ja do tego listu, który Chopin pisał do rodziców i do sióstr, jeszcze powrócę, tak jak obiecałem. On się niestety nie zachował w całości. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo został przez Maurycego Karasowskiego, przez biografia Fryderyka Chopina odpisany, ale druga część tego listu, w której Chopin opowiadał o swoich wrażeniach z wizyty w Pieskowej Skale, z wizyty w jaskini Łokietka,
i z oglądania rzeczy godnych właśnie zobaczenia w Ojcowie i w okolicach zachowało się tylko i wyłącznie takie streszczenie, że Chopin tam był i trochę opisywał. Bardzo żałujemy dzisiaj, że nie znamy w całości tego listu. No ale mamy słuchać muzyki jednego z największych geniuszy w europejskiej kulturze muzycznej, bez wątpienia najwybitniejszego twórcy kultury polskiej, Fryderyka Chopina, który się wpisuje w twórczość, w plejadę twórców europejskiego romantyzmu na równi z Robertem Schumannem, Franciszkiem Schubertem i innymi wielkimi kompozytorami, co do tego Felixem Mendelssohnem, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. A biorąc pod uwagę, że w tym roku jest 200-lecie polskiego romantyzmu, bo w 1822 roku ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza, to myślę, że ta okoliczność jest podwójna albo spotęgowana, żeby dzisiaj tutaj muzyki Fryderyka Chopina słuchać. Najpierw wystąpi Zuzanna Haberka, pianistka pochodząca z Dąbrowy Górniczej, absolwentka Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu w klasie fortepianu doktora Michała Sadzikowskiego od 2020 roku, studentka Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, w klasie doktora habilitowanego Mariusza Sielskiego, laureatka wielu konkursów muzycznych, zarówno konkursów solowych, jak i występująca w duecie fortepianowym. W ubiegłym roku otrzymała drugą nagrodę w konkursie King's Peak International Music Competition i trzecią nagrodę na drugim międzynarodowym konkursie w Toronto oraz trzecią nagrodę na London Classical Music Competition. To było w lutym tego roku, czyli parę miesięcy temu. W jej interpretacji zabrzmią trzy dzieła Fryderyka Chopina. Najpierw, uwaga, trzecia ballada Azdur, opus 47, to odniesienie do ballad i romansów Adama Mickiewicza, dlatego że niektórzy, chociaż Chopin się odżegnywał od takich powiązań swojej muzyki, ale niektórzy komentatorzy, czy muzykolodzy, czy biografowie Chopina widzą właśnie w balladzie Azdur ślad świtezianki Adama Mickiewicza. Potem zabrzmi Nocturne Cismol, opus 27, numer pierwszy i na koniec ta bardzo burzliwa, oktawowa, piekielnie trudna, w środkowej części niezwykle piękna etiuda Hamol, opus 25, numer 10 Fryderyka Chopina. Zuzanna Haberka, zapraszam. Thank you.
grała pani Zuzanna Haberka. Teraz, tak jak państwu obiecałem, następny cytat z listu Fryderyka Chopina do rodziny, właśnie opisującego sytuację w Ojcowie. W niedzielę po obiedzie, nająwszy sobie wóz czterokonny krakowski za 4 talary, paradowaliśmy w nim jak najwyborniej. Minąwszy miasto i piękne okolice Krakowa, kazaliśmy naszemu woźnicy prosto jechać do Ojcowa, sądząc, iż tam mieszka pan Indyk, chłop, u którego zwykle wszyscy nocują, gdzie i panna Tańska nocowała także. Nieszczęście chciało, że pan Indyk mieszkał o mile od Ojcowa, a nasz woźnica, nieświadom drogi, wjechał w prądnik. Rzeczkę, raczej przeźroczysty strumień, i nie można było znaleźć innej drogi, bo na prawo i na lewo skały. Około 9:00 wieczorem spotkało nas tak koczujących i nie wiedzących, co czynić, jakich ciś dwóch ludzi. Ci, ulitowawszy się nad nami, podjęli się przewodniczyć do pana Indyka. Co było dalej u pana Indyka, to jeszcze państwu opowiem, bo to też ciekawe. Natomiast teraz chciałem zapowiedzieć drugą część dzisiejszego koncertu. Yukino Hayashi, pochodząca z Hiroshimy w Japonii, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w bardzo młodym wieku, w wieku 5 lat. No tak zwykle się w Japonii rozpoczyna edukację muzyczną. Ukończyła Wydział Muzyczny Toho Gaoken College w Tokio, a obecnie studiuje w Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach pod kierunkiem profesora Mateusza Borowiaka, profesor Janny Galon-Frant i profesor Marii Szwajger-Kułakowskiej, to muzyka kameralna. Jest laureat wielu nagród na konkursach. Proszę państwa, no tak zwykle jest w naszych czasach, że właśnie przez konkursy trzeba przejść, jak przez taki czyściec, żeby potem móc uprawiać zawód artysty muzyka. Zdobyła Yukino Hayashi między innymi 2. nagrodę na międzynarodowym konkursie muzycznym King's Peak w Stanach Zjednoczonych w tym roku właśnie i także w tym roku 3. nagrodę na międzynarodowym konkursie muzycznym imienia Tiziano Rossettiego w Szwajcarii. Występowała między innymi z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, także w bardzo wielu miejscach, między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym Bieszczady bez Granic albo w Festiwalu Polskiej Akademii Nauk, to w roku ubiegłym, także w Pałacu w Sannikach, który związany jest z kultem muzyki Fryderyka Chopina. Yukino Hayashi wykona dość rozbudowany repertuar, bo najpierw zabrzmią 3 polonezy op. 71, D-moll, B-dur i F-moll, chociaż ta liczba opusowa wysoka, proszę państwa, to proszę pamiętać, że to są dzieła pisane w latach nastych przez Fryderyka Chopina. One dopiero zostały wydane przez Juliana Fontanę po śmierci Chopina i zyskały właśnie op. 71. Później Barcarola Fizdur op. 60, jeden z najdoskonalszych utworów Chopina, najdojrzalszy, można powiedzieć, że jedno z największych arcydzieł, które Fryderyk Chopin skomponował, a na zakończenie, na zwieńczenie 3. sonata fortepianowa H-moll op. 58 z 1844 roku. Nie ta 2. sonata B-moll z marszem żałobnym, ale sonata, która właściwie pokazuje zupełnie inny świat imaginacji muzycznej niż sonata bemol. To dzieło składa się z 4 części, Allegro maestoso, potem bardzo krótkie lapidarne scherzo molto vivace, rozbudowane largo i finał presto non tanto. Pamiętajmy, że sonata stanowi 4-częściową całość i można nagradzać oklaskami wykonanie po 4. części. Yukino Hayashi, zapraszam.
Yukino Hayashi zakończyła swój występ całkiem pokaźnych rozmiarów, jak Państwo słyszeli, sonatą Hamol, op. 58 Fryderyka Chopina, o której profesor Mieczysław Tomaszewski, wybitny muzykolog polski mieszkający w Krakowie przez całe życie, napisał, że to jest esencja muzyki romantycznej. Na koniec dzisiejszego dnia naszego mini-festiwalu, który ma jutro dalszy ciąg, jak Państwo wiedzą zapewne, wystąpi pianista i kameralista Dominik Gilewski. W roku 2018 ukończył z wyróżnieniem Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie w klasie fortepianu Bożeny Dobrowolskiej. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w stołecznym mieście Krakowie, w klasie fortepianu Mileny Kendry oraz w klasie kameralistyki Lecha Napierały. Swoje umiejętności doskonali na kursach mistrzowskich u bardzo wielu wybitnych pianistów i pedagogów, a w swoim dorobku konkursowym ma m.in. pierwszą nagrodę na pierwszym międzynarodowym konkursie pianistycznym The Neapolitan Masters w Neapolu w roku 2018, a w ubiegłym Grand Prix na pierwszym międzynarodowym konkursie zespołów fortepianowych w Nur-Sultan w Kazachstanie. Są jeszcze inne nagrody, tak jak powiedziałem, bez konkursów się nie obędzie. W 2019 roku wystąpił jako solista z Lwowską Orkiestrą Kameralną pod batutą Igora Pilatiuka. Wykonywał Andante Spianato i Wielkiego Poloneza Esdur op. 22 Fryderyka Chopina i ten utwór znajdzie się w programie jego mini koncertu dzisiaj tutaj w Ojcowie na finał. Ale najpierw Nocturn Hadur op. 32 numer 1. Nocturn, w który wpisana jest pewna zagadka. Proszę się wsłuchać i może Państwo znajdą odpowiedź na to, o czym ta muzyka mówi i dlaczego mówimy o zagadce, o takim zagadkowym, dramatycznym zakończeniu tego utworu. Natomiast potem zabrzmi Etiuda F-dur op. 10 numer 8. No i ten Wielki Polonez S-dur op. 22, poprzedzony Andante Spianato, takie bardzo skontrastowane pod względem wyrazowości dyptyk napisany przez Chopina, pisany właściwie przez długich 5-6 lat, bo Chopin rozpoczął w roku 1830 właśnie od Poloneza, a skończył wszystko w 1835 już w Paryżu i rok później to opus zostało opublikowane. Zwykle Andante Spianato jest wykonywane na fortepianie solo, ale pamiętajmy, że to jest utwór na fortepian z orkiestrą, jeden z kilku utworów na fortepian z orkiestrą, które Chopin skomponował. No i chciałem Państwu jeszcze przytoczyć zdanie Zdzisława Jachimeckiego, wybitnego muzykologa i również autora monografii chopinowskiej, że ten Wielki Polonez S-dur to jest kwintesencja stylu Brian, stylu wirtuozowskiego, stylu bajecznie bogatego, jeśli chodzi o wyrazowość fortepianu. Napisał tak Zdzisław Jachimecki: cudownie mieniąca się gra świateł i barw, a inny biograf Fryderyka Chopina, Tadeusz Zieliński, bogactwo i przepych dźwiękowych deseni. A więc będzie czego słuchać. Zapraszam, Dominik Gilewski. Thank you.
Thank you.
jeszcze nie pada, ale już mrzy, proszę Państwa. Na razie nasze dni z muzyką Fryderyka Chopina, ich pierwsza odsłona się zamyka. Yukino Hayashi, Zuzanna Haberka i Dominik Gilewski. Jeszcze raz zapraszam na estradę. Zapraszam także panią Beatę Poprocką ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ojcowa. Jeszcze jedna okazja do nagrodzenia brawami naszych bohaterów dzisiaj. Proszę Państwa, cuda się zdarzają. Cud w Ojcowie wydarzył się dzisiaj. Proszę Państwa, 3 tygodnie temu pan Paweł Koch z Sosnowca przyjechał do Ojcowa z pomysłem "Zróbmy festiwal". 3 tygodnie minęło, proszę Państwa, coś niezwykłego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wracamy do wspaniałych tradycji uzdrowiska ojcowskiego. Także cud się wydarzył, ale oprócz tego ogromną życzliwością obdarzyli nas włodarze tego miejsca i za co serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Ojcowskiego Parku Narodowego Jakubowi Baranowi. Burmistrzowi miasta i gminy Skała, panu Krzysztofowi Wójtowiczowi. I tutaj szczególne podziękowanie także chciałam złożyć panu Wincentemu Krawczykowi, który reprezentuje, jest przedstawicielem fundacji Stoart. On pomógł nam bardzo finansowo i organizacyjnie, także bardzo dziękujemy. I proszę Państwa, no liczymy na to, że festiwal się rozkręca. Zapraszamy jutro. Jutro pan Janusz Olejniczak będzie grał, ale oprócz tego będą dodatkowe atrakcje. Także serdecznie już dzisiaj zapraszamy i myślę, panie dyrektorze, panie burmistrzu, panie Wincenty, sądzę, że za rok spotkamy się tutaj w jeszcze większym gronie, a pogoda nam w końcu dopisze, bo już padało wiele lat temu, padało dzisiaj, za rok nie chcemy pogody, deszczu i jutro też nie chcemy. Także bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie. I tutaj dziękuję artystom i mamy kwiaty i mamy Chopina, proszę Państwa, Chopina, który zrobił zakochany w Ojcowie wspaniały artysta Ryszard Poprocki. Nie ma go z nami dzisiaj, będzie jutro, ale zamyślony Chopin pojedzie z artystami do ich, gdzieś będzie przy fortepianie. Tak? Jutro ciąg dalszy, proszę Państwa. Jutro recital Janusza Olejniczaka, jednego z najwybitniejszych polskich pianistów. Rozpocznie się ten recital o 17:00, a dzisiaj już bardzo dziękujemy i do zobaczenia jutro w ostatnim dniu lipca.